na dziko, na wydmach. To wydmach w zasadzie takich dosyć pobliskich. Domy są może 100 metrów, no, niecałe 100 metrów myślę. Dalej, ostatecznie tutaj trafiłem, bo kempik okazał się full, jak to powiedział, przypakowany ochroniarz na wejściu na kemping. Także no jestem tutaj. Myślałem nawet o spaniu pod otwartym niebem, żeby się po prostu rozłożyć kalimatę, rozłożyć materac. Tak wczoraj mnie jakoś zachęcił do tego Robin, z którym rozmawiałem. On jest z Brukseli, starszy facet, ale też podróżnik i zwolennik generalnie takich akcji na świeżym powietrzu. No a tak to zostawiam sam namiot. Wiem, że tutaj nic nie widać. Rozstawiam namiot bez sypialni w środku. Z robactwa tutaj żadnego nie ma, także no, sypialnia głównie spełnia taką zasłonę od jakichś czynników zewnętrznych, czyli od robactwa. No i skoro świt, czyli myślę, że to będzie teraz jakoś 5:30, słońce będzie wstawać. Zwijam się. Myślę, że fajnie też mieć opanowane takie akcje na szybko, że po prostu zapada zmrok, rozstawiam tylko to, co trzeba i rano się zwijam, bo zawsze mi to zajmuje jednak dosyć dużo czasu. No. Jestem w zasadzie już w kole, spałem tutaj na przedmieściach, jak to tak to nazwać, raczej tutaj na terenie polnym. Tam akurat jest pole kukurydzy i idealne miejsce było, gdzie można się schować. Pogoda jak dzisiaj widać słoneczna w porównaniu z ostatnimi dniami, które były zdecydowanie mokre, deszczowe, ponure. Może nie całkowicie, ale w dużej mierze. No, także idę teraz do McDonalda, żeby skorzystać z darmowego Wi-Fi i załatwić jeszcze kilka rzeczy, które muszę tam w tle widać konie. O, tam jest koń. Tam. Tu jest jeden koń, a tu jest drugi koń. Thank you.
okolicy trochę bardziej ciemnoskórych osobników, ale widać, no, przybyli tutaj, a nie odpływają. Natomiast ja nie kupuję biletów, nie zakupowałem biletów, myśląc, że uda się to zrobić teraz, po prostu kupię bilet. Nie wiem, czy tak będzie faktycznie, to się okaże. Jak nie, to spróbuję na szybko jeszcze teraz przez internet kupić. Jestem już teraz na... Jestem po prostu w porcie, tutaj przy kasach biletowych. Jak widać, tutaj wszystko elegancko dookoła. Europa w końcu. No i są kasy. Tutaj akurat sprawdzałem, są 2-3 linie przewozowe. To znaczy pisali w internecie, że są 2, ale widziałem, że... jest PO Ferries i the FDS Seaways. My Fair Link. Natomiast to nie wszystkie świadczą usługi przewozu osób. Trzeba mieć samochód, motor czy też rower, żeby wejść na pokład. Dosyć dziwne, ale jednak. Ale w każdym razie to ten PO Ferries, jeżeli chodzi o blokowanie, miał za 40 euro możliwe zablokowania, co było najtańsze w weekend, bo pozostałe opcje. Pozostałe opcje 36 euro, co widziałem na początku, to było dostawane w ciągu tygodnia. Jak się okazało, właśnie bilety w ciągu weekend są droższe. Natomiast no, mam nadzieję, że uda się jeszcze tutaj kupić. Myślę, że blokowanie tutaj też mogło trochę więcej kosztować. Być może jeszcze to było przez jakąś stronę pośredniczącą, być może oni też brali swoją prowizję. A mam taką też nadzieję, tak przypuszczam, że się uda, gdyż też ci Niemcy, których spotkałem na bulwę kale i dalej 2-3, pewnie nawet 4 km stąd będzie kemping, gdzie spałem dzisiaj w nocy, i samochody. Na wyjściu na górę jest ten emergency, także nie będziemy się wypasą nawet automaty do gier. Explosion.
i stojąc tam na tym bulwarze obserwowałem, jak stacje odpływają, przypływają. Zastanawiałem się, jak tutaj ogarnąć wszystko, żeby miało sens. Żeby jakoś specjalnie stracić kasy. Żeby mieć dostęp do prądu. Przypłynięcie. A być może po prostu to wszystko było gdzieś tam ukrytą niechęcią przed odpłynięciem. Niechęcią, czyli jakimś lękiem. Schował pod prozaicznymi potrzebami, rzekomymi potrzebami. Jakby nie patrzeć, opuszczam kontener. W sumie to pierwszy raz opuszczam kontener. Jak się z tym czuję? W sumie to chyba nijak na razie. Wyobrażam sobie, że jak wyjdę już na angielski ląd, Wyspy Brytyjskie, to na pewno poczuję się dziwnie. Aż do tego miejsca doszedłem na własnych nogach. Wiedziałem, że jeżeli będę chciał, no to mogę wrócić. Nawet jak się skończyła kasa, no to jakoś dało radę. A teraz, no to...